Następnego dnia, w niedzielę 17 października, Polacy świętowali wniesienie do godności świętych Stanisława Kazimierczyka, krakowskiego zakonnika z zakonu kanoników laterańskich regularnych. Uroczystej Eucharystii na placu świętego Piotra w Watykanie przewodniczył papież Benedykt XVI. W Watykanie wielka uroczystość. W sercach Australijczyków, Kanadyjczyków, Hiszpanów, Włochów i Polaków wielka radość. Do chwały ołtarzy wyniesiono 6 błogosławionych, w tym naszego rodaka. Beatos Stanisław Kazimierczyk. W 1993 roku przez ojca świętego Jana Pawła II zaliczony do grona błogosławionych, dziś przez jego następcę Benedykta XVI do godności świętych. Ad honorem sanctet individue trinitatis, ad exaltationem fidei catholici. Na cześć Najświętszej Trójcy, dla wyniesienia wiary katolickiej, dla wzrostu życia chrześcijańskiego, władzą naszego Pana Jezusa Chrystusa, apostołów Piotra i Pawła oraz naszą, po długim zastanowieniu, wielokrotnym przyzywaniu pomocy Bożej, a także po wysłuchaniu opinii wielu naszych braci w biskupstwie, ogłaszamy i uznajemy za świętych błogosławionych Stanisława Kazimierczyka. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii mówiącej o konieczności nieustannej modlitwy, Ojciec Święty zauważył, że to właśnie ona powinna być zawsze wyrazem naszej wiary. Czynili to nowi święci Kościoła Powszechnego, w tym święty Stanisław Kazimierczyk, który stał się wzorem i przykładem naśladowania Chrystusa. Przede wszystkim jednak był związany z Eucharystią przez siarliwą miłość do Chrystusa, obecnego pod postaciami chleba i wina, przez przeżywanie tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania, która w sposób krwawy dokonuje się w Maszy Świętej, przez praktykę miłości bliźniego, które źródłem i znakiem jest komunia. Święty urodził się w 1433 roku w Kazimierzu, wówczas osobnym mieście pod Krakowem. Studiował na Akademii Krakowskiej, a po jej ukończeniu wstąpił do zakonu księży kanoników regularnych, pracując przy jego kościele parafialnym. Ceniony był za pracę duszpasterską jako kaznodzieja i spowiednik. W klasztorze był m.in. wychowawcą kleryków. Zmarł 3 maja 1489 roku w klasztorze Bożego Ciała na Kazimierzu. Tam też został pochowany. I tam też w 1632 roku powstał ołtarz ku jego czci z jego relikwiami. Jest to dla nas wszystkich wielka łaska, Boży dar, radość niewspółmierna i ogromnie odpowiedzialne zadanie do spełnienia. Święty Stanisław zawsze dostrzegał ludzką niedolę i starał się wspierać ludzi w ich problemach. On nas tego uczy, być przy Chrystusie, niezależnie od wszystkiego. Szczególnym nabożeństwem święty darzył Najświętszą Maryję Pannę. Miłość do Bożej Rodzicielki starał się rozniecić także w innych. Biednych, chorych i strapionych. Dla mieszkańców Kazimierza i Krakowa był osobą niezwykłą i cenioną. Wielu z nich uważało go za świętego już za jego życia. Dziś mieszkańcy Krakowa nie mają wątpliwości. Przykład nowego świętego umacnia w przekonaniu, że można być świętym i jednocześnie zwyczajnym. Przygotowywałam się duchowo do dzisiejszego dnia poprzez odprawienie nowenny właśnie do świętego Stanisława Kazimierczyka. Oprócz Polaka do chwały ołtarzy Ojciec Święty wyniósł także Kanadyjczyka Andrzeja Beseta ze Zgromadzenia Krzyża Świętego, który większość życia spędził jako furtian klasztoru w Montrealu. Hiszpankę Kandydę Marię od Jezusa, która zajmowała się opieką nad biednymi i ich edukacją w kilku regionach Hiszpanii, Brazylii i innych krajach. Australijkę Mary McKillop, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa od Najświętszego Serca Pana Jezusa i pionierkę oświaty katolickiej w swym kraju. Oraz 2 Włoszki. Giulie Salzano, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Katechetyk od Najświętszego Serca i katechetkę, i baptystę Camille Varano, klaryskę, mistyczkę i czcicielkę męki pańskiej.